wielkość myląca, no bo największy wydawało się, że najstarszy, najdłużej rosną, ale ma ptaki tego typu, to tam rosną 60 dni, wystarczy, już później są, powiedzmy, jak dorosłe. No i mamy tu do czynienia właśnie z tą największą formą podgatunkową eurazjatyckich buchaczy, jest troszkę jaśniejszy od tych, które u nas latają i wielkościowo, no właśnie, masywniejszy, większy, bo z płodnych, trudnych terenów pochodzi, więc wielkościowo samiec Borys mniej więcej odpowiada naszym samicom, czyli na naszych terenach nieco ciemniejsze, bardziej brunatne. Tej wielkości puchacze to samice, natomiast warto zapoznać przyjąć w tych światach ptaków drapieżnych, dziennych, nocnych, rządzą właśnie kobiety, no i samice masywniejsze mogą być nawet tak, powiedzmy, no, z półtora kilo jeszcze cięższe od tego naszego Borysa. Także jeszcze, powiedzmy, no, takiego Wergila do kompletu dorzucić i byłaby dopiero dziewczyna. Także są to naprawdę bardzo potężne ptaki, a i dosyć zbliżone masą, wielkością do największych, uznawanych za największe, powiedzmy, sowy słów japońskich, natomiast te się nie wyróżniają pod kątem polowania, bo polują na ryby, także mają takie trochę wędkarskie podejście, bo muszą podzielić na kamieniu łapą coś tam z wody wyjąć. Nie szaleją za bardzo za jakąś dużą zdobyczą, natomiast na terenach północno-wschodnich puchacze syberyjskie mają mało jedzonka do dyspozycji, także jak już coś złapie, jak ktoś tą łapę trafi, to już raczej nie oddadzą. Dobrze, Borysek odleciał sobie tam po nagrodę, tam mu zawsze zostawiam kąsek, tak żeby go właśnie tam namówić do odlotu, żeby nam się ładnie teraz w okazałości zaprezentował w nalocie powrotnym. Także teraz mamy tutaj do czynienia no, dwa razy większą jak poprzednik sobą, właśnie stąd też uczymy naszego Borysa tego odlatywania daleko, żeby się tutaj chłopak dobrze rozpędzić, no i też żeby to tak ładniej wyglądało. Natomiast jest ciężko, niestety Borys należy do drapieżników właśnie z takiego terenu, gdzie oszczędzanie energii to podstawa egzystencji, także w takim trybie energooszczędnym raczej czasami woli ładnie powyglądać niż polatać, także trzeba go tu mocno przekonywać. No ale już tam mniej więcej załapał, że jak przylatuje o tu na środeczek, no to tam nagroda czeka, no tam nagrodę mu dzisiaj zostawiłem jedną, ostatnio próbowaliśmy go tak do jakichś 3-4 przelotów nakłaniać, zostawialiśmy nagrody właśnie 3-4, żeby za każdym razem coś było. Już niestety sensu zostawianie na dłużej nie ma, Borys i tak to czyści za pierwszym razem, ale już był zaraz mamy właśnie po części to, z czego nazwa puchacz się wzięła, czyli mocne tuszenie się z reguły, po takim, powiedzmy, zaglądać co i z której strony się pojawia, także ten moment takiego siadania, taki powiedzmy nerwowy dla sowy, zaczyna zawsze się mocno puszyć, potem tak jak widzimy się luzuje, zaczyna rozglądać, no i właśnie czekać na pojawienie się znowu zdobyczy, także uwaga, kolejny nalot spróbujemy, Borys, w tę stronę się patrz. Borys, halo, w robocie jesteś. Borys! Nagroda jest, no. Dawaj, dawaj. No. Ktoś się Borys zagapił. To co nie przyleciało jeszcze teraz. Nie, chyba nie.